Siema wszystkim. Zaś się szykuję do oprysku. Hydrofor na pieprzu, tam na pełnym gazie. No tak, 15 minut taki baniak napuszczony. A czemu zaś się szykuję do oprysków? No bo niestety doglebówka w kukurydzy nie wypoliła. Jest do poprawki. Teraz mam taki zestaw. I to według zapewnień sprzedawcy musi już skasować całkowicie całe chwasty. Także nie zawsze wszystko się udało. Doglebówka nie zadziałała, bo było sucho. Niby było pryskane po deszczu, ale zaraz potem przyszło ciepło i wyschło to. Niestety chwasty jak wyszły z ziemi, no to już było po ptokach, było sucho i tyle. No czasami tak było, czasami trzeba zrobić dwa razy jedna robota, czasami się nie uda. Na szczęście zapłacić musiało chyba za to. Tam to było do przetestowania. Też w zeszłym roku elegancko tam to wyszło. Jak tam woda leci. Mleczko się naszykowało już prawie. No i tak to jest. Ciach. Kurde, tym jedną ręką to wiecie co. Co sobie dzieje? Dobra, nie będę się tam pieprzył z tym. Jadę na pole i tam wam pokażę, jak to wyszło, ten oprysk. No niestety, jak godołek. Nie zawsze może być pięknie kolorowo, czasami coś nie wychodzi. Tylko w świecie idealnym jest wszystko super. A taki idealny świat to nikierz mają na YouTube. No ale wiadomo, trzeba też pokazać, jak się coś nie uda. No. I tak to już jest, że czasem na wodzie, a czasem pod wozem, jak to go dają. Dobra, do później. Widzimy się na polu. No już dojechałem na pole. Już od brzegu widać, że tu jest coś nie tak. Chwasty poprzepuszczało, ile bioda i tam większe czary. Także tu nie ma się co pieprzyć i kombinować. Trzeba to pryskać i teraz. O, jak ziemniny pozostawało. Miejscami dobrze zadziałało, bo na przykład tu jest czysto, ale też już coś wyłazi. Miejscami lepiej, miejscami gorzej. Nie byda się pieprzyć. Te 140 zł na ta poprawka to nie ma majątek. Lepiej mieć czyste pole i pewność, że nie zarośnie. Dobra, rozkładam lance i napieprzum w to. A, no jakby tak przez przypadek, żeście chcieli powiedzieć, że to jednak jest prawie czyste i szkoda było ten oprysk drugi robić, to wam pokażę na tym drugim kawałku. Tamto dopiero jest łąka. Tamto takie coś jak tu w tym miejscu, to jest na całości. No niestety, doglebówka musi mieć dobre warunki. Ale nie zawsze się do. Fajnie. Leci mi. Pryskać to chwaściwo. No teraz już nie będzie. Widać różnicę między tamta z drugą stroną była robiona na listnie wczoraj, a to była robiona doglebową. Miałem robić taki test, chciałem wiedzieć różnica, kiedy wyjdzie lepiej, kiedy będzie wyższo rosła. No ale nic z tego testu nie wyjdzie, bo tam jest na listnie i tu też poprawka na listnie, także jeden pierun. Nie dowiemy się w tym roku. Dobra, leca. Do później, na następnym polu wam pokażę tamta łąka. No i dotarłem na te pole, na którym coś nie pykło. Widzieliście kiedyś już łąka? No to tak wygląda łąka w kukurydzy. No niestety, czasami się nie uda. Ale jedno mnie ciekawi, nie? Tanka jest traktorem przejechane.
Czy mu tam siodło brysk i nie ma chwastów praktycznie? Może przez to, że było przyciśnięte i wilgoć dłużej trzymało. Ciekawe, nie? No. No nic. Nie ma co stoć. Czata łunka opryskać. Tu od znajomego rzepak. Haha. Skubany ją 1,70 m, a ten rzepak jest miejscami wyższy ode mnie. Dobra. Jeszcze się muszę odsunąć od tego rzepaku. Masę i na tle zachodzącego słońca. Widzicie, słońce zaraz zajdzie. No, już jest późna godzina. Dobra, przejedziecie się kawałek ze mną. Zielono. No cóż, zdarza się i tak. Nie zawsze wszystko wychodzi idealnie. Idealnie to w świecie idealnym, którego nie ma. Wiatru nie ma, jest fajno. O, tu to już jest na grubo. W teorii stykłoby na jedno liścienne, ale wolą jak zrobić kumbo. Tamte pora złoty w jedna czy druga strona. Żadna różnica. Przynajmniej będzie czysto. Widzę, że tam nawet jakieś pieczarki się na granicy z sąsiadem uchowały. No jak gnoju tu było dane, to może pieczarki rosną. Dobrze, że nie papieżaki. Tu na obrót. Zapomniałem biegu wybić. Tu na obrotniku to już na grubo. Tu to już całkiem nie poszło. Kurde, leje się. Co za skurczybyki. Te cholerne końcówki są jednorazowe. Czekaj, muszę sobie zaznaczyć jakoś. Aż dokąd pryskołek. O, tu. Zaznaczyć se. Nie chcę mi się rządków liczyć. No cóż, zdarzy się i tak. Z
zaś nie umiał dojechać do końca, to muszę zaś powiem jakoś kombinować. Jak to zaznaczyłem. Muszę jeszcze się przestawić o jeden. Wieczarka. Dość gnoju tej pieczarki jestem. A tu widzicie, zaś wyszło. Jest jedno troszkę chwastu. I być tu mądry i pisz wiersze. Słoneczko ładnie zachodzi, jeszcze moment będzie za horyzontem. O, następna pieczarka. Lepiej nie pokazuję, bo jeszcze kiedy przyjdę na grzyby i się potem na wpieprzę tych grzybów z tym opryskiem i co. Pamiętajcie, tu jest okres karencji. O, jeszcze momencik. Będzie po zachodzie. A tu nasze wiatraki zaczęły już mrygać, bo taki wysoki coś musi sobie mrygać, żeby samolot to nie przywalił. To jest jedyna czynność, jaką wykonują te wiatraki. Prądu nie produkują. Dźwignąć, żeby nie zapierdzielić lancum w pole sąsiada. O. Tak. Poprawki muszą być, no. A tam co leży? Ktoś wychlaskał Danunka i wywalił plastik na pole, no. A mnie to ciekawi zawsze, jak to jest, że ludzie jak mają opakowanie pełne towaru, to im nie ciąży, a jak i puste opakowanie, to jest tak ciężkie, że trzeba go wypieprzyć, polegaj. To jest ciekawe, nie? Z boku mi zostaje 2 metry, trzeba będzie złożyć opryskiwacz.
zaszło. Dobra, już się z wami żegnam, tu nie ma co naciągać, dary mnie tego. Tak już pewnie większość zastyła, bo z ludu przestała oglądać. A tych najbardziej wytrwałych pozdrawiam. I trzymajcie się do następnego odcinka. Nie wiem, jeszcze będą opryski, ale już chyba nie będę tego nagrywać, bo bym się już to pewnie znudziło na amen. Mam nadzieję, że będzie szło błonka wjechać, siano zrobić. Chociaż deszcz też jest bardzo potrzebny, ale mógłby troszkę na razie przystopować, żebym ze zrobili siano. Dobra, nara, do następnego, cześć!